Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Król Żółci. Rosyjskie siły zaatakowały kolejny region obwodu charkowskiego w celu oflankowania Wołczańska. W mieście nadal toczą się zacięte walki. Jednostki ukraińskie na krótką chwilę odbiły część miasta, ale potem w wyniku intensywnego ostrzału zmuszone były się wycofać. Na tę chwilę dotarły tu posiłki w postaci 57. i 71. Brygady i cały proces powtarzamy od początku. A mosty na środku miasta nadal stoją. To jest ewidentnie pułapka. Co najśmieszniejsze, rząd ukraiński nadal pakuje w nią swoich żołnierzy. I żeby tych żołnierzy otrzymać, wydał właśnie dekret, zgodnie z którym wszyscy obywatele w wieku poborowym przebywający za granicą mają się stawić do ambasad w celu przejścia kwalifikacji wojskowej. W przeciwnym wypadku dostaną list gończy. Jest to o tyle ciekawe, że ambasady nie mają warunków do przeprowadzania kwalifikacji wojskowej. Oczywiście można w krajach zaprzyjaźnionych skorzystać z infrastruktury krajów zaprzyjaźnionych. Problem w tym, że jest to łamanie prawa międzynarodowego. Co to ma na celu? Ano zawsze paru kretynów się trafi. Lepsze to niż nic. Możliwe, że w niektórych krajach uda się też w ramach tej akcji zainstalować jakieś, powiedzmy, biuro werbunkowe. Możliwe, że i wyśle się paru dresów z Ukrainy w celu znalezienia ochotników wśród lokalnej diaspory. Polska bateria patriotów poszła już na Ukrainę. My mamy w zamian otrzymać inne egzemplarze. To ja się w takim razie pytam, czemu nie można było tych innych mitycznych egzemplarzy wysłać na Ukrainę bezpośrednio. Oczywiście, biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie i tempo produkcji, my żadnego nie dostaniemy, co najwyżej odszkodowanie pieniężne. Zresztą ja podejrzewam, że cały proces zakupu tych patriotów to był kolejny sposób na obejście kongresu, podobnie jak sprzedanie tego systemu Rumunii. Właściciel jednego z największych kanałów na Telegramie poświęconych wojnie po stronie ukraińskiej został zatrzymany przez policję, a był to człowiek wybitnie prorządowy. Po prostu w kilku postach poskarżył się na korupcję związaną z budową fortyfikacji w obwodzie charkowskim. Jak widać, kogoś bardzo bolą te fortyfikacje charkowskie. Choć to oczywiście dosyć typowe dla tego kraju zamiatanie spraw pod dywan. Ale tacy ludzie stanowią podporę dla całego przedsięwzięcia wojennego. Mogliby go więc po prostu zignorować. Na Ukrainie mamy wiele osób wyrażających niezadowolenie, choć większość z nich powiązanych jest jednak z jakimś stronnictwem politycznym, a ten przynajmniej wyglądał na samotnego wilka. Zastanawiam się tylko, jak to wszystko wytrzymują ci ukraińscy żołnierze, bo tam jest jeszcze pewna, część ludzi, powiedzmy, patriotycznych, walczących z uporem godnym lepszej sprawy. Jeśli już o żołnierzach mówimy, to kanadyjski rząd nie zamierza uzbrajać Azowa ani stowarzyszonych organizacji. Tak wydali w tej sprawie komunikat. Co się stało? Ano ja myślę, że powód nie jest taki wspaniałomyślny, jakby się wydawało. Otóż Kanada ma długie tradycje, jeśli chodzi o współpracę z banderowcami. Z tym, że może zabrzmią kontrowersyjnie, ale Azow z takimi prawdziwymi banderowcami nie ma za wiele wspólnego. Bo żeby mordować cywilów i tak dalej, to wcale nie trzeba mieć żadnych ideologicznych pobudek. A jak już zresztą mówiłem kilkukrotnie, ten ruch nie ma jakiejś rozbudowanej ideologii. To jest po prostu banda psychopatów, którzy zabijają, bo lubią. Dodatkowo spora część z nich jest ze środkowej i wschodniej Ukrainy. Dla takiej Christy Freeland i całej reszty kanadyjsko-ukraińskiego towarzystwa to jest po prostu bydło. Natomiast bardziej ideologiczni są goście z Korpusu Ochotniczego Ukrainy. I ci są rzeczywiście banderowcami i ci są powiązani z kanadyjską diasporą. Choć oni teraz też sami mają trochę problemów, bo są za bardzo samodzielni, a ich jednostki są z tego powodu właśnie w procesie rozczłonkowywania i umieszczania na pierwszej linii frontu. Dlatego też nikt w Kanadzie za samymi Azowcami płakać nie będzie, a w ten sposób można sobie trochę poprawić PR. Eksperci z Wielkiej Brytanii alarmują, że jeżeli Rosja wygra wojnę, to Ukraińcy będą przeprowadzać zamachy terrorystyczne. A to oznacza, że MI6 zamierza przeprowadzać tego typu zamachy.
Zabawne jest to, jak w artykule słowo zamach terrorystyczny jest podawane w cudzysłowie. Niby szczegół, ale pokazuje nastawienie, bo tutaj usiłują przedstawiać tę sytuację jako moralnie szarą, gdzie ja jedyny odcień, jaki widzę, to czerni. No bo zamachy w szkołach, o których zresztą ci eksperci właśnie mówią, no to nawet nic nie są w stanie dać, no bo czego się oni spodziewają? Na tę chwilę to jest po prostu seans nienawiści w wykonaniu brytyjskich psycholi. A opublikowanie takich planów, powiedzmy, wydaje mi się swego rodzaju moralnym szantażem na publice. Dajcie więcej kasy, bo jak nie, to zaczniemy mordować dzieci. Zaczyna się konferencja pokojowa Zełenskiego, na którym nie będzie nawet sporej części jego rzekomych popleczników. Z tej okazji Putin wygłosił nawet przemówienie przedstawiające jego warunki dla ewentualnego pokoju. Oddanie obwodu chersońskiego, zaporowskiego, donieckiego i ługańskiego, no i niedołączenie do NATO. Biorąc pod uwagę, że to warunki wstępne, no to jak dla mnie szału nie ma. Chińczycy podobno planują zorganizować swój szczyt pokojowy. Wiadomo, Rosja nie może też za bardzo przesadzać z żądaniami, no choć też nie mogą się całkowicie wycofywać. No bo Putin nie powiedział nic na przykład o posadzeniu na stołku z powrotem Janukowycza. Wiadomo, to by nie miało może i sensu. Ale to mogłaby być chociażby taka rzecz, której można by potem wspaniałomyślnie się pozbyć. Bo ja na tę chwilę zaczynam powoli wątpić już w zdolność negocjacyjne tego rosyjskiego rządu. Bo oni naprawdę robią teraz wszystko, by pokazać, że na Ukrainie to im nie zależy. Ukraina już zresztą zdążyła odpowiedzieć, mówiąc, że to nie jest żadna realna propozycja pokoju. A propos, to na Ukrainie już oficjalnie mówi się o katastrofie energetycznej. W BBC mówią nawet o 20 godzinach bez światła w ciągu zimy. No i raz, że to jest katastrofa humanitarna. Dwa, że jest to też katastrofa dla Rosjan. Bo trzeba pamiętać, że po tej ukraińskiej stronie znalazło się jednak parę tych regionów podobno prorosyjskich. No a to na pewno Rosjanom nie pomoże w zajmowaniu tej ziemi. O ile w ogóle ktoś tam chce jeszcze zająć cokolwiek z tej ziemi. Na tę chwilę wygląda na to, że ten obecny podział no się tylko pogłębi. No bo nowe pokolenie Ukraińców no to nie pamięta już o żadnej tam wojnie ojczyźnianej, o Związku Radzieckim itd. Z pewnością natomiast będą pamiętać o rosyjskich nalotach. I w ten sposób Rosja będzie się im już tylko kojarzyć z brakiem prądu. Można by powiedzieć, że rząd na Kremlu teraz tym swoim brakiem zdecydowania właśnie stworzył sobie nowy naród. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podnosi prognozę wzrostu gospodarczego Rosji do 3,5%, co czyniłoby ją jedną z największych na kontynencie. Co jak co, no ale pomysł wojny handlowej z surowcową potęgą to nie był od początku najlepszy pomysł. Akurat na tę chwilę we Włoszech mamy spotkanie grupy G7 i nawet zachodnia prasa pisze, że te rzekome potęgi są na tę chwilę bezradne. Choć udało im się załatwić pożyczkę dla Ukrainy. Pożyczkę to raczej w cudzysłowie, bo zapłaci za to tak naprawdę zachodni podatnik. Tylko jeszcze pytanie, czy unijny, czy amerykański, bo tak naprawdę nadal nie mamy sprecyzowanych zasad, bo pożyczki to udzielają banki amerykańskie, ale teraz ktoś musi tą pożyczkę zwyczajnie podżyrować, bo teoretycznie ta pożyczka ma być podżyrowana rosyjskimi zamrożonymi funduszami. Z tym, że do tej pory nikt nie wymyślił sposobu, jak się do tego dobrać. Oczywiście jest to przede wszystkim sposób Bidena na ominięcie kongresu, no bo pożyczek kongres nie musi przegłosowywać. Zwłaszcza, że teoretycznie przynajmniej to są one zabezpieczone. Plus ta słynna Trumpoodporność. Zabawne w tym wszystkim jest to, że żadna ze stron tego spotkania nawet nie ma dostępu do tych środków, bo one są w Szwajcarii. Swoją drogą, to 2 miesiące temu Ukraina zdążyła dostać 61 miliardów z kongresu. Dosyć szybko to przepalili. Tylko pytanie, co potem się stanie z tymi niespłaconymi środkami. Bo na 50 miliardach, no to się nie skończy. A już taka ilość niespłaconych długów ma potencjał do wywrócenia niejednego systemu finansowego. Choć jest jakieś światełko w tunelu. Rozmowy nad 14 serią sankcji zostały przerwane. I to podobno przez Niemców, co ciekawe. W sumie nawet przy takim kanclerzu Niemcy mają jednak coś do powiedzenia. A od nienakładania kolejnych sankcji do zdjęcia sankcji, no droga już króciutka. Zwłaszcza biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany. Rząd Macarona nie istnieje. Zapewne zastąpi go rząd Zjednoczenia Narodowego. A oni są prorosyjscy. Mamy w Parlamencie Europejskim również zmiany.
Niech Niemcy zostaną w tej debacie, że tak powiem, neutralni, to mamy bardzo dużą szansę na nieprzedłużenie sankcji. A propos parlamentu, to mamy teraz problem z wyborem kolejnego przewodniczącego. Wśród do tej pory rządzącego establishmentu wyłoniło się teraz dwa obozy, Ursuli i Charlesa Michela. A jak wiemy, gdzie dwóch się bije, tam jest szansa, że stołek ten dostanie ktoś spoza układu. W celu przełamania impasu, liderzy poszczególnych frakcji w Europarlamencie nawet mają odbyć specjalne spotkanie. Na tym spotkaniu ma nie być Ursuli, która do tej pory... Na tym spotkaniu ma nie być Ursuli, która do tej pory pełniła rolę lidera chrześcijańskich demokratów. To jest największej frakcji w Europarlamencie. Rosyjskie okręty po ćwiczeniach zadokowały na Kubie, a więc wygląda na to, że Rosjanie zostaną tutaj na dłużej, a możliwe również, że i na stałe. W sumie z tego co wiem, rząd amerykański nic w tej sprawie nawet nie próbował robić. I to jest dziwne, bo z jednej strony w porównaniu z zimną wojną możemy zaobserwować pewną brutalizację konfliktów, a z drugiej strony w momencie, kiedy naprawdę przydałoby się być bardziej zdecydowanym, to i jedni i drudzy chowają głowę w piasek. USA nałożyła sankcje na jedną z izraelskich grup paramilitarnych za popełnianie zbrodni w Gazie. Chodzi o TSAF-9, nazwa ma nawiązywać do rozkazu numer 9, który ma być kryptonimem dla mobilizacji rezerw na wypadek wojny. Osadnicy na zajętych terytoriach arabskich stworzyli w Izraelu sobie osobne, odrębne społeczeństwo z własną armią, złożoną właśnie z różnej maści pajaców. Oczywiście zakaz wjazdu do USA nic im nie zrobi. Oni sami nie mają tam też zapewne żadnych środków również, ale nie od razu Kraków zbudowano. Oczywiście jest to efekt presji na rząd amerykański w kwestii zrobienia czegoś z Izraelem i fakt, że oni w jakiś sposób się tej presji jednak poddają. Można by powiedzieć, że to nic takiego, gdybyśmy mieli do czynienia z ludźmi zdrowymi na umyśle. Tymczasem zarówno w Ameryce, jak i tym bardziej w Izraelu obowiązuje zasada bezwzględnej jedności. Innymi słowy, nawet taka pierdoła jest uznawana przez syjonistów za przejaw wrogości. A to oczywiście też działa w obie strony. W ten sposób Netanyahu i koledzy będą robić sobie powolutku kolejnych wrogów w Waszyngtonie, a wbrew pozorom mają ich tam już całkiem sporo. Jak pokazała niestety Ukraina, metoda gotowania żaby się sprawdza na zachodnich politykach, więc można by to też teraz wykorzystać w pozytywnych celach tym razem. Jeszcze nie tak dawno nie do pomyślenia by było, by USA nałożyła sankcje na kogokolwiek z Izraela, czy żeby ktoś z zachodniej Europy uznał Palestynę. A jednak. A możliwe, że już za chwilę w wyniku wyborów USA straci w sprawie izraelskiej jednego z niewielu kolegów w postaci Wielkiej Brytanii. Żeby było zabawniej, Biden to ma teraz w ogóle wysłać do Izraela wysłannika w celu powstrzymania wojny między Izraelem a Libanem. Tylko że ten wysłannik sam jest obywatelem Izraela, bo to niejaki Amos Hochstein, doradca w sprawie energetyki i były żołnierz izraelskiej armii. On na pewno coś negocjuje, choć raczej chodzi tutaj o dostawy broni dla Izraela. Ten typ no, jest ewidentnym agentem, ale agenci wychodzą na światło dzienne tylko w nadzwyczajnych okolicznościach. A to oznacza, że na tę chwilę Izrael stracił już zaufanie wobec Białego Domu. W brytyjskich mediach ukazał się artykuł mówiący, że Putin na tę chwilę nie może przestać wojny na Ukrainie, gdyż dzięki niej bogacą się ludzie z biedniejszych regionów Rosji. Oczywiście mowa o pensjach plus odszkodowania za kalectwo lub śmierć, które dla wielu rodzin stanowią trampolinę do lepszego życia gdzieś w cywilizowanym rejonie kraju. Jest to chyba jedno z najgłupszych stwierdzeń tej wojny, jakie słyszałem, a trzeba przyznać, że konkurencja jest ogromna. Gdyby biedni ludzie szukający zarobku byli przeszkodą, to Rosja nie korzystałaby z więźniów i zagraniczniaków, a to w tej chwili większość oddziałów, biorących udział w jakichś ciężkich walkach. Już nie mówiąc, że na tę chwilę tu grupa Wagnera chociażby rośnie w siłę w Afryce. Więc rząd ma w razie czego bardzo dużo miejsc do odsyłania zbyt entuzjastycznych żołnierzy. Po zakazaniu obrotem dolarami i euro, na moskiewskiej giełdzie władze przerzuciły się na juany. Na tę chwilę to jest jak dla mnie najlepsza alternatywa dla dolara, no bo w Chinach można kupić wszystko, czego dusza zapragnie, więc nawet jak inne kraje nie będą chciały przyjmować ichniejszej waluty, to nadal będzie co robić z pieniędzmi.
Na tę chwilę juan już stanowi 50% obrotu gotówkowego na rosyjskich giełdach. Zełański pochwalił się swoimi osiągnięciami dyplomatycznymi. Mianowicie, według jego słów, Xi Jinping osobiście do niego zadzwonił, by poinformować o tym, że wstrzymuje sprzedaż broni Rosjanom. Ciężko to nawet racjonalnie wytłumaczyć. Powiedział to na tym szczycie G7, gdzie oczywiście robił za przyzwoitkę. To, że z siebie robi debila, to jedno, ale to, jak się to odbija na renomie samego szczytu, to drugie. Podobno ci wszyscy politycy mają wybujałe ego, a jakoś nie przeszkadza im robienie z siebie pośmiewiska. No jedynym rozsądnym wytłumaczeniem, jak dla mnie, jest to, że oni są po prostu zbyt głupi, żeby zdać sobie z tego sprawę. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Wesprzeć możecie mnie też przy użyciu serwisu Buy Coffee, link w przypiętym komentarzu. A jeśli macie własne przemyślenia, no to komentarze są Wasze. Dziękuję.